Cześć, witajcie ze strony Artur. Tutaj jadę do klienta z Arbosem Set 4000. Dzisiaj z klientem mówiłem tak na środku drogi, bo tam u niego nie idzie raczej dojechać bym dojechał prawdopodobnie, bo program z nawróceniem. Dobry, witam. No co, wykręcisz sobie tu, nie? No tam do ciebie nie dojadę, nie? A daleko to jest? Daleko tam jest? No do tych gór zabudowy. No. Mówię z pół kilometra, ale tam nie nawrócisz. No. Chyba, że cofniesz sobie. Co? Chyba, że sobie podjadę, cofniemy. Możemy no spróbować. Tylko by trzeba tu się nakręcić najpierw, nie? No to by trzeba zakręcić. No, bo tam jak mówić jasno, dobra, próbuję. A jak nie, to kurde, nie wiem. Tam się wjechałem, to ciężko. No. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla ciebie przygotowaliśmy. Co? Tak patrzę, bo te gałęzie zahaczyły kabinę, nie? No, tak to nie było problemu, nie? Dobra, to możemy działać powoli. O, to chyba koniec tego. Nie, poważnie? Tam już nie mieszka? Tam już nie przejedzie, tam ostatni budynek jest. Aha, to ja bym musiał drugą stronę. O, to by miał gorzej, bo bym w prawo cofał, to trochę gorzej, naprawdę sterka. No, niby tak. A to widzisz, że gospodarstwo jest, tak? To gospodarstwo? Tak. Traktor? Aha, pasuje, to widzę. Niczek także. Aha. Seria 400 sobie poradzi. A to jakieś maszyny są? A jaki traktor wcześniej? Jest jeszcze? Jest, w stodole. Ford 7840. Aha. Stukonny też. Aha. Wolno są ta szóstka, także. A, no gdzie to będzie podmianka na nowy. Na nowa tamten? Do sprzedania. Też. Sprzedania? Aha. A można po niej zobaczyć? Pewnie. To można tutaj taki, mówię, że można link ustawić i że możemy zrobić takie coś, ogłoszenie od razu na filmie. A jak uważasz? No to zobaczymy. Najpierw rozładujemy to, będziemy patrzeć tutaj. No, tylko to my tak załatowaliśmy, bo lepiej jest. No teraz by było, wiesz, gorzej cofnąć, nie? Cofnąć, jakby było ślisko czasami, teraz okres zimowy. No i wtedy, no, ciągnąca lepiej idzie, nie? A tak to tu. On by gdzieś był w tym miejscu, no to wszystko było na tych osiach, nie? No, a tam jest, kurde. Znaczy, no można jeździć, tak nie ma problemu. Tylko lepiej jest dociężone. I się lepiej jeździ, jak jest bardziej tak dociężona oś, nie? No. A nie daj Boże, jak śnieg napada, to tak właśnie dzisiaj wyjechałem z domu i takie były. Biało się zrobiło na drodze, bo to taki przymrozek był. No, to mi się trakcja zapalała już na łukach, nie? Ja byłem jeszcze w sklepie, to można powiedzieć, że jeszcze dobrze. Pod oponą. No. Na przewozie tam się przyjeżdża. No. Koparki Lowol występują w dwóch wersjach. Wersje bez kabiny i z kabiną. Szeroki wybór to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm. Może obciążyć, mieliście z tyłu już podpięty. No jest tutaj wszystko. 400 kilo to. Oj, to by mieli program, ale to jest jak to. No bo to. Wziąć i dopiero. No bo takie. Ale jest fajna ramka, to można i przód dociążyć. Tak, no. No bo takie jak było zamawiane takie coś, no to tak jest, nie? Dobra sprawa. No. Można to wykorzystać właściwie, nie? Taki wciążnik, nie? Bo co to? Zawsze on przód się zbala stoi, a to jest. No. No jak się dużo ładuje na łyżkę, to dużo odciąża tył, nie? Ja byłem przy Fordzie na tym podpinale, ten pół, co tam stoi. No. No to tak na poprzeczkach mnie unosiło, można powiedzieć. Ale to jest ile? Ale to Ford większy wychodzi od tego Arbosa, nie? No troszeczkę większy. Większy jest, nie? No gabarytowo, nie? Arbos 5 ton ma ciężaru swojego. No, ale ten obciążnik tam z tyłu, to z przodu jakby tu założył, to będzie inaczej, nie? Będzie całkiem do puga. Będzie całkiem inaczej. No. No to. Dobrze. Teraz trzeba by dać tu trochę. No. Przejdź. I jeszcze jest co mam od przedniego tuza. Jeszcze mam łapy, no ramienia tam takie są, nie? No, mi załadowali to osobno. No i śruba. I to wsio. Ach. Na jazdy można pakować. No, a traktor?
No, może być kawa. Zaraz, jeszcze dam dokumenty. Taki kod rabatowy do wykorzystania w sklepie, nie? Do wykorzystania, nie? Tu masz telefon, zadzwonisz i powiedzą co jak, okay. Dobra? Elegant. I to było tyle. I możemy ich podpisywać. Ten traktor do sprzedania, ten klient wyjedzie, pokażemy, jak to wygląda. Ford. Tak na nim pisze. A to chyba renówka jest, bo tak wychodziły. Ale to nie przeszkadza. Ale ładnie tyka. Ale to jest ok. Skrzynia manualna, kółkie. Daje radę. Nie, bo to jak tyle to... Kombajnem wtedy kopał, to go wyciągnęliśmy. Także moc ma, jak się da zamknięć, no. No, według... No, albo trudniejszy to wygląda, nie? Według... No, delikacji. Można zrobić testy, podepnie go się na przeciąganie, czy coś. No, możemy... Zapinać zaraz, kurde. No, no to fajnie. Ten balast to też założyłem 400 kg, także mógł wieprzyć. A to też takie poddoskie. No, no. Oryginalne. No, jak to po mnie polata. Można dostać jeszcze części do nich, także nie ma problemu. A, to dwa teraz są. Na razie. No i ładę też stoi. Ładinire, tak? Ładinire się idzie. O! Takie przeżytki. Jak przeżytki ma to tak? No, nie tyka pani, nie ma problemu, nie? To działa. No dobrze, no to pasuje. To będzie na sprzedaż, tak? Można sprzedaż. Można sprzedaż, dobra. To chodzi, żebym chętnie, to nie ma problemu. Będą dzwonić pewnie. Dobrze. Dobra, to przy czasie, jak się podpina pełne kukurydzy, no to idzie. Nie ma problemu. No bo to, no to był wiesz, kiedyś bo to na szeroka przód na ten... No bo to kiedyś traktory były większe, mocno w trasie były. Tak osobówki tak samo, były silniki mniejsze, większe były i tam moc jakaś była, że teraz on jest. No dobra, no to pasuje. Dobra. No, dobra. Pneumatyka, zaczekowanie też mamy. No, no. A godzin ile ma? To nie wiadomo. Nie wiem nawet ile on tam wygnęczył, ale coś po 5. Czy to jest oryginał tych przebieg, nie? Bo nowości go tu nie masz, nie? 90 to tak. Proszę? 2016. Aha. No. Sprowadzony był. O, to jest ładny ten wyświetlacz. No to już jest elektroniczny. LHR ma cały, podnoszenie ręczne, no, no. Skrzynia manualna, także... O. Czas. 5-3-6. Przeliczenie tą dykę już przekroczyć, nie? Bo one mają chyba co 10? Nie wiem, jak jest. Nie, aha! Że wskakuje o nowa dziesiątka, nie? A to o ile? 15 bym miał wtedy. To bym miał teraz... nie. Po 15. No. Coś no. No ale na tą produkcję to... Nie, no to jeszcze tak. To śmiało drugie tyle złotych. No na pewno. Plus minus. No, no i przed kasem. Idę razu. Ładowarki MultiOne. Wszechstronny pomocnik. Idealny wybór dla wielozadaniowych prac w ogrodzie. Ten punkt, która będzie do arbosika, tak? Arbosik. Ale kolor nie pasuje, mi się wydaje, kurde, teraz. Przemalujemy. Zawsze można przemalować. No, no, ale chyba da radę, co? Nie, no, spokojnie nie da radę. No nie ma opcji. No, czy obciążnik ma tu z przodu, co ja być... Taki ciężki ten pół jest? Nie. No, 1000...
1100 albo 1200 kilo. No chyba to nie będzie problemu, tylko no ale to wiesz, masz obszernik ten to z tyłu. Ma kroje, przedpogi, ale to pozdejmowane. Jest. No, no, ale jak sobie się przód podnosił, to sobie obciągnik na przód dasz. Pewnie, jeszcze będzie to na plusie trochę dalej, to bardziej dociążone będzie. Dobra, to wszystko. To dzięki. Dziękujemy.